Dzisiaj w Warszawie toczą się w Pałacu Prezydenckim, gdzie doszło do niesłychanej kompromitacji prezydenta Andrzeja Dudy i urzędu prezydenta, bo zapowiedź i wystąpienie prezydenta, że będzie nowelizował ustawę, którą 4 dni temu podpisał bez żadnych uwag, to nie tylko kompromitacja, to ośmieszenie urzędu, który sprawuje. 4 dni temu, w poniedziałek, prezydent Andrzej Duda, zamiast być strażnikiem konstytucji, okazał się być pomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj z pomocnika Prawa i Sprawiedliwości prezydent Andrzej Duda staje się petentem Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. Kto dzisiaj uwierzy, że jakakolwiek nowelizacja może się w parlamencie udać i zostać zrealizowana, skoro 4 dni temu prezydent cieszył się, że komisja będzie wyjaśniała wszystko, co dotyczy wpływów rosyjskich? Kto może dzisiaj mieć wątpliwości, że ta komisja jest politycznym i prawnym bublem, jest narzędziem w rękach Prawa i Sprawiedliwości, który ma służyć w kampanii wyborczej? Andrzej Duda, podpisując ustawę, stanął na czele sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Został jednym z członków obozu Kaczyńskiego, pomimo tego, że konstytucja mówi, że ma być ponadpartyjny. Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda chcą wykorzystywać komisję do spraw weryfikacji wpływów rosyjskich w kampanii wyborczej. Taki mają cel. Chcą wykluczać ludzi. I za wszystko, co zrobili, podpisali ustawę, która jest w kilkunastu punktach sprzeczna z konstytucją. Każdemu, kto dołożył do tego cegłę, należy się Trybunał Stanu. Trybunał Stanu, który nie ominie również prezydenta Dudy. Dlatego, że wszystkie sztuczki legislacyjne, które Andrzej Duda teraz stosuje i mówi, że tutaj pomnoży, zmieni legislacyjnie, coś naprawi, nie usprawiedliwiają poniedziałkowego podpisu. Andrzej Duda powinien doskonale wiedzieć jako prezydent, że proces legislacyjny wygląda tak, że najpierw się ustawę uchwala, później się ją czyta, później podpisuje. Prezydent odwrócił. Najpierw ustawę podpisał, później przeczytał, a teraz chce nowelizować. No takiego głupstwa, i to jest najmniejsze słowo, którego można użyć, nie wymyśliłby nawet Hitchcock w swoich filmach. Panie prezydencie, wstyd, że jest pan dzisiaj prezydentem. Wstyd dla pana, dla nas, dla Polski, która jest dzisiaj wytykana palcami i w instytucjach europejskich, i przez amerykański Departament Stanu. Lewica nie godzi się żadne nowelizacje, zmiany tej ustawy, która jest bublem prawnym. Ustawę trzeba wyrzucić do kosza i zrobić to jak najszybciej. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, który będziemy składać, a który dotyczy likwidacji komisji weryfikacyjnej w trybie nadzwyczajnym. Likwidacja komisji do spraw wpływów rosyjskich to jest polska racja stanu. Im szybciej to narzędzie polityczne zlikwidujemy, wyłączymy je z porządku prawnego, tym lepiej. Tutaj żadne legislacyjne poprawki, jakakolwiek nowelizacja nic nie pomoże. I wzywamy wszystkich po stronie demokratycznej, bojkotujcie tą komisję. Nikogo do tej komisji nie zgłaszajcie. Nigdy nikt nie powinien ze strony demokratycznej przed tą komisją stanąć, a wszystkie niezależne media powinny tej komisji nie transmitować. Wszystko, co dzieje się w związku z tą komisją, to jest zamach na polską demokrację. Im szybciej ten bubel prawny wyrzucimy do kosza, tym lepiej dla polskiej demokracji.